awe animals. Rodzina Traversów powinna podziękować swojemu małemu psu, że nie stała się kolacją dla niedźwiedzia, który buszował w ich domu późno w nocy. Wszyscy domownicy spali, gdy Sid zaczął bardzo intensywnie szczekać około 4:30 nad ranem. Nikki Travers poszła zobaczyć, co się dzieje, i z przerażeniem odkryła, że w ich kuchni jest niedźwiedź. Jej krzyk usłyszał mąż, który szybko naładował broń i poszedł skonfrontować się z bestią. Wszedł do kuchni, zaświecił światło i wtedy niedźwiedź zaczął się do niego zbliżać. Strzeliłem do niego, on zrobił kolejny krok, strzeliłem ponownie i padł na ziemię. Strzeliłem trzeci raz i przestał się ruszać, powiedział Mark Travers. Mały Sid uratował rodzinę i otrzymał tego wieczora specjalne traktowanie.